Były prezydent Sopotu i były marszałek województwa pomorskiego, a obecnie eurodeputowany Jan Kozłowski odwiedził Wejherowo. W ratuszu miejskim spotkał się z młodzieżą szkolną i wyjaśnił wszelkie kwestie związane z funkcjonowaniem Unii Europejskiej, jej znaczeniem dla Polski oraz podkreślił, jak istotne jest aktywne uczestnictwo w wyborach. Zwiedził też Filharmonię Kaszubską, zwłaszcza nowo otwarty taras widokowy. W tym roku upływa 10 lat, od kiedy Polska wstąpiła do Unii Europejskiej. Tym bardziej nie omieszkaliśmy zapytać europosła, jak ocenia ten czas. W tym czasie tego dziesięciolecia zrealizowano inwestycji za 43 miliardy złotych. To oczywiście jest trudne do ogarnięcia, ale nie ma takiej dziedziny, gdzie by nie powstał jakiś nowy obiekt. Myślę tu i o infrastrukturze drogowej, czy autostrada A1, czy most w Kwidzynie, czy obwodnice Pelplina, Chojnic, czy Słupska. Nawet nie jestem w stanie wszystkich wymienić, ale też i uczelnie, i Uniwersytet Gdański, nowe wydziały, i Politechnika Gdańska, i inne uczelnie również, nowe laboratoria, obiekty kultury. Teatr Szekspirowski w Gdańsku, rozbudowa Teatru Muzycznego w Gdyni. Przez ostatnie 10 lat również Wejherowo odświeżyło swoje oblicze, ale nie zapomniało też o sferze historycznej. Mnie cieszy to, że tutaj pamiętano właśnie i o przeszłości, bo Kalwaria Wejherowska to jest tradycja i przeszłość jakby Wejherowa, ale o której trzeba pamiętać i dlatego ją restaurowano. Ale i ten obiekt, w którym jesteśmy, z kolei myślenie o dniu dzisiejszym, a właściwie o przyszłości. Bo ja myślę, że trzeba dbać o infrastrukturę właśnie, o miejsca pracy i tak dalej, ale trzeba też czynić miejsce atrakcyjnym, żeby młodzież nie uciekała od nas, tylko właśnie, a myślę, że taki obiekt jak ten, gdzie dużo się dzieje, to właśnie spowoduje, że młodzież nawet jeżeli wjeżdża gdzieś na studia, czy do pracy nawet, niech jadą do Irlandii, do Anglii, wszędzie, ale niech zarobią, niech zdobędą doświadczenia i niech tutaj wrócą, bo tu mają dobre warunki po prostu do życia. Jan Kozłowski często odwiedzał Wejherowo. Był m.in. przy powstaniu Kaszubsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej, wspierał pomysł realizacji Filharmonii Kaszubskiej. Jest eurodeputowanym i w najbliższych wyborach do Parlamentu Europejskiego ponownie ubiega się o stanowisko europosła.